Dzień dobry Państwu. Nazywam się Katarzyna Antosik i jestem pracownikiem Wydziału Nauk Medycznych i Nauko Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach. Pełnię także funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauko Zdrowiu oraz koordynatora kierunku dietetyka. Mamy sezon jesienny, zima za pasem, dlatego chciałabym dzisiaj przekazać kilka informacji na temat naturalnych sposobów wzmacniania naszej odporności. Odporność definiowana jest jako wszystkie mechanizmy, które biorą udział w odpowiedzi organizmu na działanie antygenów odpowiedzialnych między innymi za tworzenie przeciwciał. Inaczej mówiąc jest to zdolność własnego organizmu do ochrony przed chorobotwórczymi czynnikami. Fundamentem naszej odporności jest układ immunologiczny, który budują pierwotne i wtórne narządy limfatyczne. Głównym narządem układu limfatycznego, takim odpowiedzialnym za selekcję i rozwój limfocytów T, które koordynują adaptacyjne odpowiedzi immunologiczne, jest grasica. Ponadto, w skład układu odpornościowego wchodzi szpik kostny jako miejsce dojrzewania limfocytów B, śledziona, węzły chłonne i tkanki limfatyczne. Wyróżnia się odporność wrodzoną, tak zwaną nieswoistą, oraz nabytą, swoistą. Odporność wrodzoną dziedziczymy z pokolenia na pokolenie. Jest ona najszybszą obroną organizmu przed tymi chorobotwórczymi czynnikami. Za ten rodzaj odporności odpowiedzialne są komórki tuczne, komórki NK nazywane potocznie naturalnymi zabójcami, naturalne komórki limfoidalne, granulocyty oraz makrofagi i monocyty. Odporność nabytą, czyli tą swoistą, nabywamy z kolei w trakcie całego naszego życia, a do jej uruchomienia potrzebny jest kontakt z danym antygenem, np. w wyniku przejścia choroby, czyli tzw. odporność naturalna, czy też szczepienia, czyli odporność sztuczna. Komórki warunkujące odporność nabytą to limfocyty T, limfocyty B, cytokiny, komórki prezentujące antygen i przeciwciała. Warto pamiętać, że istnieją trzy rodzaje barier ochronnych organizmu. Morfologiczne, czyli skóra i błony śluzowe. Fizjologiczne, czyli kichanie, kaszel, łzy, wymioty, biegunka czy enzymy trawienne. Oraz immunologiczne, na przykład poziom granulocytów. Jeżeli układ immunologiczny funkcjonuje prawidłowo, to organizm jest w stanie walczyć zarówno z bakteriami, wirusami. Pasożytniczymi robakami czy grzybami, ale także z alergenami i komórkami nowotworowymi. Niestety, stres, związany z nim wysoki poziom kortyzolu, pośpiech, brak snu, przemęczenie, długotrwałe przebywanie w ogrzewanych bądź klimatyzowanych pomieszczeniach, przy tym niska nasza aktywność fizyczna, nieodpowiednia dieta, czy też dysbioza jelitowa osłabiają nasz układ odpornościowy, no i zwiększa się ryzyko zachorowania na różne infekcje i choroby. Jak zatem możemy się bronić? Budowanie odporności niestety jest to proces długotrwały, oznaczający niespecyficzne oddziaływanie na układ odpornościowy, mające doprowadzić do wzrostu sił obronnych organizmu. Wśród sposobów stymulacji układu immunologicznego wymienia się szczepienia, leki immunostymulujące, zdrowy styl życia, odpowiednie żywienie oraz stosowanie suplementów diety. Odpowiedni styl życia determinuje taką ogólną kondycję zdrowotną, obniżając ryzyko tego ciężkiego przebiegu infekcji i korzystnie wpływając nie tylko na układ odpornościowy, oddechowy czy krwionośny, ale także na gospodarkę hormonalną, węglowodanową i lipidową. Spożywana żywność przez nas, zawarte w niej składniki, decydują o stanie odżywienia organizmu, mogą wpływać na jego zdolność do zapobiegania infekcjom i ich zwalczania. Warto tutaj podkreślić, że zarówno niedożywienie, ale również i nadmierna masa ciała obniżają odporność organizmu, zwiększają ryzyko zachorowania na wiele różnych chorób, dlatego należy przede wszystkim zadbać o taką zbilansowaną naszą dietę, która będzie pokrywała zapotrzebowanie naszego organizmu na wszystkie składniki odżywcze. W większości przypadków możemy wzmocnić naszą odporność takimi naturalnymi domowymi sposobami, po prostu dbając o siebie, wprowadzając codzienną aktywność fizyczną, uwzględniając w diecie żywność o właściwościach przeciwzapalnych lub też sięgając po metody tradycyjnej medycyny chińskiej, o której również wspomnę. Szczególne znaczenie we wspieraniu układu odpornościowego przypisuje się żywności zawierającej substancje o właściwościach przeciwbakteryjnych lub przeciwwirusowych oraz właściwościach przeciwzapalnych. Do takiej żywności można zaliczyć m.in. warzywa i owoce bogate w antyoksydanty, produkty pełnoziarniste, produkty bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 i witaminę D. Kiszonki i fermentowane produkty mleczne, produkty wspomagające wydzielanie melatoniny, miód, propolis oraz wybrane zioła i przyprawy. Z kolei regularna aktywność fizyczna poprawia czynność serca, ma działanie przeciwzapalne, zmniejsza ryzyko otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz obniża częstość infekcji górnych dróg oddechowych oraz łagodzi ich przebieg. Niemniej istotna jest również jakość i czas trwania snu nocnego, podczas którego dochodzi do regeneracji organizmu. To właśnie w nocy podczas głębokiego snu odpowiedź większości komórek układu immunologicznego jest najintensywniejsza i wzrasta wtedy liczba limfocytów w organizmie. Ponadto podczas takiego spokojnego snu w szyszynce wydzielana jest melatonina, która zapewnia nam rytm dobowy, prawidłowe funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. Do produktów wspomagających wydzielanie melatoniny, odpowiedzialnej m.in. za regulację snu i poprawę naturalnego systemu obronnego organizmu, zalicza się przede wszystkim jagody goji, wiśnie, jaja oraz mleko. Warto podkreślić, że w prawidłowym funkcjonowaniu i procesach obronnych układu odpornościowego bierze udział wiele składników pochodzących z pożywienia. Szczególne znaczenie mają witaminy D. C, A, witamina E, B6, B12, kwas foliowy oraz składniki mineralne jak cynk, miedź, selen czy żelazo. Ponadto aminokwasy siarkowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 oraz mikrobiota jelitowa. Należy także wspomnieć o flawonoidach, których źródłem pokarmowym są warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych, czerwone wino, herbata i kakao. Związki te wykazują działanie przeciwzapalne, polegające na takim blokowaniu mediatorów stanu zapalnego oraz modelowaniu aktywności komórek odpornościowych, co sprzyja zmniejszonej produkcji cytokin prozapalnych. Powszechnie wiadomo, że witamina D pełni w organizmie wiele ważnych funkcji. Warunkuje odpowiednią gospodarkę wapniowo-fosforową. Mineralizację kości. Stanowi czynnik antyproliferacyjny niektórych nowotworów. Reguluje odpowiedź immunologiczną. Wspomaga właściwe funkcjonowanie różnych układów, w tym także układu odpornościowego. Źródłem witaminy D jest przede wszystkim synteza skórna oraz żywność taka jak tłuste ryby, jaja, wątroba zwierzęca, produkty mleczne, grzyby shiitake czy pieczarki. Jednym z ważniejszych naturalnych przeciwutleniaczy, który chroni nasz organizm przed szkodliwym działaniem reaktywnych form tlenu, jest witamina C, która w największych ilościach występuje w pomarańczowo-czerwonych owocach i warzywach. Ponadto odgrywa rolę w produkcji, różnicowaniu, proliferacji limfocytów T, promuje namnażanie się limfocytów, czego efektem jest po prostu zwiększone wytwarzanie przeciwciał. Witamina A jest z kolei niezbędna w prawidłowym przebiegu reakcji immunologicznej, bowiem bierze udział w procesie dojrzewania i różnicowania limfocytów, monocytów, neutrofili, eozynofili czy bazofili. Oddziaływanie z kolei witaminy E na układ odpornościowy polega przede wszystkim na hamowaniu przez alfa tokoferol wpływu kinazy białkowej C na komórki neutrofilii, makrofagów i monocytów. Główne źródła witaminy E w żywności to olej rzepakowy, słonecznikowy i sojowy, kiełki, nasiona zbóż oraz zielone warzywa i liściaste. Przyczyną infekcji może być także niedobór cynku w organizmie, ponieważ składnik ten uczestniczy w produkcji przeciwciał, w różnicowaniu, proliferacji i normalnym funkcjonowaniu limfocytów T. Podobnie niedobór selenu może powodować osłabienie odpowiedzi immunologicznej organizmu na różnego rodzaju infekcje wirusowe lub bakteryjne. Źródła cynku w diecie to przede wszystkim ciemne pieczywo, mięso, sery podpuszczkowe, kasza gryczana. Natomiast selen znajduje się w dużej ilości w produktach o wysokiej zawartości białka, np. w rybach, owocach morza, w mleku, w przetworach mlecznych czy produktach zbożowych. Ale także w orzechach brazylijskich, brokułach, grzybach, cebuli i roślinach strączkowych. Kolejnym składnikiem mineralnym wpływającym na odporność organizmu jest żelazo, którego niedobór zwiększa podatność na infekcje, zakażenia i obniża czynność bakteriobójczą. A żeby zapobiec niedokrwistości i niedoborom tego składnika, należy spożywać głównie produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, ryby czy jaja. Które są źródłem łatwo przyswajalnego żelaza chemowego. Ale także należy uwzględnić w diecie nasiona roślin strączkowych, produkty zbożowe, orzechy i natkę pietruszki, które także stanowią dobre źródło żelaza, ale tej formy niechemowej. Przeciwzapalne właściwości wykazują kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, w tym głównie kwas EPA i DHA, których głównym źródłem pokarmowym są olej z tłustych ryb, żółtko jaj, nasiona lnu, nasiona chia, orzechy, olej rzepakowy i oliwa z oliwek. Kwasy te są także odpowiedzialne za prawidłową pracę serca i mózgu, a razem z witaminą A utrzymują odpowiednie widzenie i wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. W okresie Obniżonej odporności szczególnie zaleca się przyjmowanie oleju z wątroby rekina, który pobudza syntezę przeciwciał leukocytów i innych komórek układu odpornościowego oraz uszkadza błonę komórek bakteryjnych. Antyoksydacyjnymi właściwościami odznaczają się także aminokwasy siarkowe, takie jak cystyna, cysteina czy metionina. Zapewniają one bowiem utrzymanie właściwej produkcji glutationu który stanowi układ oksydoredukcyjny i stymuluje prawidłowe działanie układu immunologicznego. Do syntezy glutationu niezbędna jest z kolei glutamina, która jest składnikiem odżywczym dla komórek układu odpornościowego. Na poprawę funkcjonowania układu immunologicznego wpływają zatem różne produkty żywnościowe, zawierające liczne składniki, które mogą wpływać na odporność. Na przykład cebula hamuje namnażanie drożdżaków, które wprawdzie naturalnie bytują w przewodzie pokarmowym człowieka, aczkolwiek zaczynają się namnażać z większą szybkością u osób z obniżoną odpornością, prowadząc po prostu do kandydozy, czyli do grzybicy przewodu pokarmowego. Przeciwbakteryjne działanie wykazują zawarte w cebuli tiosulfiniany, a obecna w niej kwercetyna posiada właściwości przeciwwirusowe. Tak więc syrop z cebuli jest doskonałym produktem przy pierwszych oznakach kataru i kaszlu. Warto jednak pamiętać, że obróbka termiczna cebuli ogranicza jej działanie przeciwdrobnoustrojowe. Innym naturalnym antybiotykiem jest czosnek zwyczajny, który działa stymulująco na układ odpornościowy poprzez aktywację funkcji makrofagów czy też wzbudzanie limfocytów NK. Głównym związkiem siarkowym w ząbkach czosnku, odpowiedzialnym za działanie lecznicze, jest allina, która indukuje zmniejszenie ekspresji cytokin prozapalnych. Składnik ten w procesie rozdrabniania bądź też rzucia zamienia się w allicynę, nadając naszemu czosnkowi takiego charakterystycznego smaku i zapachu. Ze względu na liczne właściwości monomodulujące czosnek zalicza się do tzw. żywności funkcjonalnej. No i sugeruje się także, że warzywo to może być takim korzystnym środkiem zapobiegawczym przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Bardzo cenionym naturalnym produktem jest miód, który wykazuje przede wszystkim działanie przeciwzapalne, antyutleniające oraz przeciwdrobnoustrojowe. I bardzo często jest stosowany w przeziębieniu czy innych schorzeniach dróg oddechowych. Badania potwierdzają jego rolę immunostymulującą, polegającą na zwiększeniu odporności komórkowej organizmu poprzez aktywizowanie komórek żernych do walki z infekcją. Bioaktywność miodu jest związana głównie z obecnością związków polifenolowych, enzymów, witamin, składników mineralnych. A jakość i ilość tych składników w miodzie jest bardzo zróżnicowana no i zależy przede wszystkim od odmiany czy też geograficznego pochodzenia tego miodu. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa miodu jest związana z obecnością w nim nadtlenku wodoru i jest wyższa po rozpuszczeniu go w wodzie. W miodzie manuka z kolei czynnikiem antybiotycznym jest metyloglioksal. Z kolei najsilniejsze działanie przeciwbakteryjne. Mają miody spadziowe oraz nektarowo-spadziowe. Oprócz miodu, w chorobach infekcyjnych dróg oddechowych stosuje się także propolis, który zwiększa aktywność makrofagów i stymuluje produkcję przeciwciał, ale również pyłek pszczeli, który odznacza się działaniem adaptogennym przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym czy przeciwzapalnym. Coraz częściej mimo postępu medycyny obserwuje się wzrost zainteresowania powrotem do natury i ziołolecznictwa. Zioła i rośliny przeprawowe poza walorami sensorycznymi charakteryzują się bowiem prozdrowotnymi właściwościami antyoksydacyjnymi, przeciwzapalnymi, przeciwbakteryjnymi, przeciwwirusowymi oraz antykancerogennymi. Podobnie zalecenia opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH w formie tzw. talerza zdrowego żywienia wskazują, że istnieje konieczność zastąpienia w naszej codziennej diecie soli właśnie ziołami i przyprawami. Uprawa ziół jest jedną z najmłodszych dziedzin produkcji roślinnej, a Polska ma duże możliwości produkcji zarówno surowców zielarskich wysokiej jakości, jak i przetwórstwa zielarskiego. W różnych kuchniach świata spotyka się rośliny i przyprawy, które są bogatym źródłem antyoksydantów. Zielarstwo uważane jest za najstarszą metodę leczenia i jest stosowane po dzień dzisiejszy. Do roślin zielarskich zalicza się zarówno gatunki lecznicze, przyprawowe, olejkodajne, trujące, ale także niektóre grzyby. Badania dowodzą, że zioła i rośliny przyprawowe mają korzystny wpływ na nasz układ pokarmowy, na układ krwionośny, nerwowy, na układ rozrodczy, dzięki czemu mają zastosowanie w dietoterapii licznych chorób. Posiadają także właściwości pobudzające układ odpornościowy. Do immunożywności zalicza się rośliny i przyprawy zawierające fitoncydy, które dodawane do potraw lub spożywane samodzielnie zwiększają aktywność układu odpornościowego, stymulują procesy fagocytozy oraz pobudzają krążenie krwi i limfy. Są to m.in. cynamon, kurkuma, kardamon, imbir. Tymianek, anysz, pieprz czarny, ostra papryka, kminek, oregano, aloes, żeńszeń, różeniec górski, jeżówka, nazywana inaczej echinacea, aszfaganda, traganek, wąkrotka azjatycka, czystek czy też czarnuszka. W większości rośliny te zalicza się do tak zwanych adaptogenów, ponieważ wykazują działanie immunostymulacyjne, uspokajające, przeciwstresowe i przeciwutleniające. W medycynie ludowej wykorzystuje się także babkę i pokrzywę zwyczajną, babkę lancetową, nagietek lekarski oraz mniszek lekarski. Istnieją także inne rośliny i grzyby immonostymulujące, które w Polsce na przykład są mało znane. Należą do nich dzwoniste kosmaty, grzyb kokosowy, modrzewnik lekarski, żagwica listkowata. Maczużnik chiński, twardnik japoński czy czernidłak kołpakowaty. Grzyby te zawierają peptydy, glikoproteiny i polisacharydy, np. beta-glukan, które wpływają na stymulację układu odpornościowego. Za jedną z najstarszych przypraw świata uznaje się kurkumę. Nazywaną inaczej szafranem indyjskim, która charakteryzuje się takim jasnożółtym kolorem oraz ostrym, gorzkim smakiem. Najbardziej aktywnym składnikiem kurkumy jest kurkumina, naturalny polifenol, który ma liczne właściwości prozdrowotne, w tym wzmacniające organizm, pobudzające metabolizm czy redukujące toksyny i wolne rodniki. Wykazano, że biodostępność kurkuminy jest większa w obecności piperyny, która zawarta jest w pieprzu. W okresie infekcji dróg oddechowych zaleca się łączenie kurkumy z miodem, uzyskując tym sposobem taki naturalny antybiotyk. Odporność można także wzmacniać poprzez stosowanie naparów czy syropów z kurkumy i imbiru, które wykazują działanie rozgrzewające i antyseptyczne. Właściwości immunomodulujące posiada także cynamon, który ponadto zalecany jest w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej oraz w prewencji i leczeniu cukrzycy. Ponadto wyniki badań dowodzą, że regularne stosowanie cynamonu zapobiega np. infekcjom gardła. W kuchni bardzo często wykorzystujemy przyprawę kary, która jest gotową mieszanką takich suszonych przypraw i ziół jak kolendra, kurkuma i kminek. Niestety znacznie rzadziej stosujemy liście kary, które one właśnie zawierają dużą ilość bioaktywnych związków takich jak alkaloidy, związki fenolowe, flawonoidy, sterole, triterpeny czy saponiny. Z kolei przy infekcjach płuc, zatok, nieżycie górnych dróg oddechowych czy też przy problemach z odkrztuszaniem można wspomagająco wykorzystywać oregano. Dzięki składnikom fenolowym, takim jak tymol i karwakrol, charakteryzuje się on silnymi właściwościami przeciwbakteryjnymi, a występujący kwas rozmarynowy powoduje, że oregano ma także działanie antyoksydacyjne. Z kolei olejek oregano jest skutecznym środkiem przeciwgrzybiczym. Również potwierdzono skuteczność oregano w zwalczaniu bakterii Helicobacter pylori. Inną rośliną stosowaną głównie w medycynie chińskiej i japońskiej przy niedoborach odpornościowych jest traganek. Aktywuje i wzmaga on wydzielanie interferonu i posiada właściwości antyoksydacyjne, przeciwwirusowe, antymutagenne, hepatoprotekcyjne czy też hipotensyjne. Odporność ogólną organizmu zwiększają także preparaty z jeżówki, produkowane w postaci soku, nalewki, maści czy leków doustnych. Zawarte w jeżówce, czyli w echinacea, flawonoidy, glikozydy fenolowe hamują wydzielanie histaminy, prostaglandyn i leukotrienów, zapobiegając i tłumiąc procesy zapalne. Ponadto ich echinakozyt, taki związek fenolowy, ma działanie bakteriostatyczne, szczególnie przeciwko gronkowcom i paciorkowcom. Z kolei w rzęszeniu syberyjskim występują glikozydy saponinowe oraz eleuteryzydy, które zwiększają zdolności adaptacyjne organizmu, aktywują układ odpornościowy, nasilają procesy detoksykacji, pobudzają ośrodkowy układ nerwowy, zwiększają tolerancję na stres oraz podnoszą wydolność fizyczną i psychiczną. Preparaty rzęszenia są również często wykorzystywane w celu podniesienia zdolności zapamiętywania czy też uczenia się. W babce zwyczajnej i lancetowatej znajdują się m.in. glikozydy irydoidowe, śluzy, fenolokwasy, garbniki, flavonoidy, saponiny, które hamują stany zapalne, przyspieszają gojenie ran i wykazują działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Najbardziej wartościowe są wyciągi i maceraty ze świeżych liści babki oraz siekane liście w miodzie i napary z liści. Dostępne są także syropy i soki z babki lancetowatej. Cytryniec chiński oraz różeniec zwiększają z kolei odporność organizmu na zakażenia i czynniki stresowe. Po preparaty z wyciągami tych roślin powinny sięgać przede wszystkim osoby z niedoborami odpornościowymi i spadkiem aktywności życiowej. Cenną rośliną leczniczą jest także bezczarny, którego kwiaty i owoce wykorzystywane są w terapii stanów grypowych, przeziębień oraz innych chorób górnych dróg oddechowych, głównie tych przebiegających z gorączką. Liście, kwiaty, owoce, kora zawierają flavonoidy i antocyjany, które mają działanie antyoksydacyjne, ale także zawierają duże ilości witamin czy też składników mineralnych. Warto zatem wprowadzić do diety napary, syropy, soki z bzu czarnego, celem właśnie wzmocnienia naszej odporności, szczególnie w okresie zimowym. Z uwagi na wysoką zawartość polifenoli. Odporność organizmu człowieka może wspomagać również czystek. Zaobserwowano bowiem, że olejek eteryczny uzyskany z liści czystka wykazuje właściwości przeciwbakteryjne i grzybobójcze, natomiast nie stwierdzono takiego działania przeciwko wirusom. W tradycyjnym systemie medycyny indyjskiej Ayurveda jednym z najważniejszych ziół jest ashwagandha. Badania wykazały wiele takich pozytywnych aspektów jej stosowania. Ona coraz częściej pojawia się też na naszych stołach. Poprawia funkcjonowanie mózgu, układu nerwowego, zwiększa tolerancję na stres, obniża poziom kortyzolu we krwi, wzmacnia układ odpornościowy oraz jest terapią stanów zapalnych i nowotworów. Biologicznie aktywnymi składnikami aszwagandy są alkaloidy. Saponiny, laktony steroidowe. Dobrym źródłem tych związków są korzenie oraz liście tej rośliny. W celu utrzymania odporności, od lat w medycynie ziołowej wykorzystuje się także jamu. Jamu to jest tradycyjny indonezyjski napój, który przygotowywany jest najczęściej z imbiru, mleka kokosowego, miodu i kurkumy. Ma działanie przeciwzapalne, antywirusowe, pomaga w problemach trawiennych i stanowi bardzo cenne źródło elektrolitów. Mieszkańcy Indonezji piją takie jamu codziennie, aczkolwiek dość popularny jest wśród tych mieszkańców także tzw. majun, który jest wytwarzany z mleka kokosowego, cynamonu, kardamonu, goździków, gałki muszkatołowej oraz imbiru. Wprawdzie zioła i rośliny przyprawowe odgrywają w żywieniu człowieka znaczącą rolę z uwagi na swój skład i dużą koncentrację związków biologicznie czynnych. Warto jednak pamiętać, że niektóre substancje zawarte w tych roślinach mają toksyczne działanie i istnieją przeciwwskazania do stosowania niektórych z nich. Poza tym mogą stanowić zagrożenie, wywołując reakcje alergiczne, dlatego konieczna jest każdorazowo konsultacja z lekarzem. Co do zastosowania ziół i przypraw. Nie należy także zapominać, że ważnym elementem dobrej odporności organizmu jest stan naszej mikrobioty jelitowej. Jej zaburzenie, czyli tzw. Tak dysbioza, może zwiększać podatność na infekcje i być przyczyną wielu innych dolegliwości. Istotną rolę w rozwoju prawidłowej mikroflory jelitowej ma sposób naszego odżywiania. Niestety, dieta zachodnia, którą stosujemy w, w codziennym naszym życiu, bogata w tłuszcze, bogata w węglowodany proste, uboga w błonnik, stosowana przez większość populacji na całym świecie, wykazuje niekorzystny wpływ na mikrobiotę. Warto zatem wprowadzić do diety probiotyki, czyli żywe, niepatogenne bakterie, które modyfikują mikroflorę przewodu pokarmowego. I korzystnie oddziałują na organizm gospodarza. Aby zapewnić taką odpowiednią podaż bakterii probiotycznych, wystarczy po prostu jeść żywność fermentowaną, np. niektóre jogurty, kefir, maślankę, chleb na zakwasie lub też kiszonki. Dobrym źródłem probiotyków jest także kimchi, jest to takie danie kuchni koreańskiej, które składa się z fermentowanych bądź też kiszonych warzyw oraz kombucha. Czyli fermentowany napój herbaciany. Nie bójmy się tych produktów fermentowanych, bo fermentacja jest naturalnym procesem, który sprzyja rozwojowi pożytecznych bakterii. Ponadto poprawia strawność białek i węglowodanów, zwiększa biodostępność witamin i składników mineralnych. Kapusta, ogórek, inne produkty w wyniku kiszenia wytwarzają m.in. kwas mlekowy który jest doskonałą pożywką do rozwoju korzystnej flory bakteryjnej jelit oraz ogranicza rozwój bakterii gnilnych. Dodatkowo, podczas fermentacji, bakterie probiotyczne same wytwarzają witaminę C. Warto podkreślić, że soki z kiszonek są tak samo wartościowe jak z surowych warzyw, odbudowując florę bakteryjną i przywracają równowagę w organizmie po kuracjach antybiotykowych. Regularne spożywanie produktów fermentowanych może zatem zwiększać zdolność obrony immunologicznej jelit. W przypadku braku możliwości dostarczenia do organizmu żywności bogatej w składniki zwiększające odporność, należy zastanowić się nad wprowadzeniem gotowych preparatów zawierających wyciągi z roślin immunostymulujących m.in. z aronii, czarnego bzu, dzikiej róży, lipy, cynamonu, kurkumy, imbiru, czosnku czy malin. Najczęściej kupowanymi preparatami będącymi wsparciem dla odporności organizmu oraz zmniejszającymi częstość czy nasilenie infekcji dróg oddechowych są suplementy zawierające wspomniane już wcześniej witaminy A, D, E, C oraz składniki mineralne takie jak cynk i selen. Należy jednak pamiętać, że stosowanie zbyt wysokich dawek, np. cynku, może osłabiać funkcjonowanie naszego układu immunologicznego. Podobnie ciągła suplementacja witaminą C u osób zdrowych nie ma uzasadnienia, bowiem wykazano, że suplementacja tą witaminą w ilości powyżej 200 mg na dobę, którą stosujemy przez dłuższy czas, nie wpływa na częstość infekcji. Tylko zmniejsza długość czasu jej trwania oraz stopień nasilenia objawów. Większe dawki witaminy C w zakresie 250-1000 mg na dobę są z kolei bardzo dobrym wsparciem dla układu odpornościowego, ale u osób o zwiększonej aktywności fizycznej i mogą wówczas zmniejszać częstość występowania infekcji nawet o 50%. W aspekcie naturalnych sposobów wzmacniania odporności warto także wspomnieć o hartowaniu organizmu poprzez regularne morsowanie, terapię lasem czy talasoterapię. Terapia lasem, inaczej kąpiel leśna, jest pojęciem coraz częściej pojawiającym się w piśmiennictwie dotyczącym profilaktyki stresu i zaburzeń odporności. Ekspozycja na mikroorganizmy bytujące w środowisku leśnym w naturalny sposób stymuluje odporność. Ponadto terapia taka wspomaga relaks, koncentrację uwagi, niweluje stres fizjologiczny i obniża stężenie kortyzolu we krwi. Talasoterapia z kolei jest metodą leczenia z wykorzystaniem związków zawartych w wodzie morskiej i w jej otoczeniu. Obejmuje ona zabiegi z wykorzystaniem klimatu morskiego, powietrza z dużą zawartością jodu, piasku, wody czy błota morskiego, ale także alg, ryb morskich i masy perłowej. Podczas spacerów brzegiem morza wdychane związki jodu oczyszczają drogi oddechowe, zwiększają odporność na infekcje i normalizują pracę tarczycy. Aerozole wody morskiej zwiększają także odkrztuszanie wydzieliny w drogach oddechowych. Z kolei kąpiele morskie w temperaturze poniżej 20 stopni wspomagają fizjologiczną odporność organizmu na zimno. Należy jednak kontrolować ten czas przebywania w wodzie, bowiem nieodpowiednie wydłużanie czasu kąpieli morskiej nie prowadzi do zahartowania organizmu, a wręcz przeciwnie może znacząco obniżyć tę odporność. Przeciwwskazaniami do telasoterapii są m.in. uczulenie na światło, choroby nerek, zapalenie korzonków czy nadczynność tarczycy. Według osób fascynujących się wschodem i tą kulturą stosowanie praktyk, takich jak yoga, medytacja, muzykoterapia czy ajurweda będąca jedną z form medycyny naturalnej korzystnie wpływa na redukowanie stresu, wzmocnienie witalności i koncentracji. W związku z powyższym te różne praktyki wschodnie mogą być także zaliczane do naturalnych sposobów wzmacniania odporności i podnosić jakość życia aczkolwiek wymaga to dalszego potwierdzenia w badaniach naukowych. Podsumowując dzisiejsze rozważania, wzmacnianie układu odpornościowego poprzez różne działania jest bardzo trudne, wymaga czasu, a niekiedy trzeba zastosować tak zwaną terapię kompleksową. Zdecydowanie kluczowym elementem wpływającym na prawidłową odporność organizmu jest zdrowy styl życia i odpowiednie żywienie. Wydaje się, że stosowanie roślin jako alternatywnego sposobu wzmacniania odporności i leczenia różnych dolegliwości jest zagadnieniem jak najbardziej aktualnym, przyszłościowym, szczególnie w czasach kryzysu zdrowotnego spowodowanego różnymi pandemiami. Warto zatem wspierać pracę układu odpornościowego, stosując naturalne sposoby, z wykorzystaniem produktów bogatych w substancje bioaktywne o działaniu immunostymulującym, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, czego sobie i państwu życzę. Dziękuję za uwagę.